UPR, proszę. Ja może zacznę od polemiki do mojego przedmówcy z... Nie, nie, bardzo proszę, polemikę po programie. Pytanie do naszego gościa. Polemika z Nowoczesną PO po programie. Pytanie do naszego gościa. Właśnie w kwestii zmian w Konstytucji. Czy byłby pan doktor zwolennikiem wprowadzenia systemu prezydenckiego? Czy nie zgadza się pan czasem z tezą, że największą słabością Polski jest brak silnej władzy wykonawczej? Skoro to prezydent ma najsilniejszy mandat, bo jako jedyny jest wybierany przez cały naród, czy zgodziłby się pan doktor z tezą, że to do niego miałoby należeć powoływanie rządu? Ja chciałbym, żebyście też państwo wyszli poza ten taki troszeczkę zamknięty schemat. No to jest może i ważne, co pan mówi, tak częściowo, ale też dam przykłady z zamiedzy. No mamy dwa państwa bliskie nam tutaj w Europie. Państwo tuż za nami, Niemcy, tak, które ma system właśnie taki kanclerski, gdzie władza jest bardziej w gestii premiera, tak. I drugie państwo o miedzę dalej, o krok dalej, Francja, gdzie jest system prezydencki. Czy jest jakaś wielka różnica między tymi państwami w poziomie życia, w stosunku do siebie ludzi nawzajem, w perspektywach rozwoju? No to nie jest, to są za małe pytania, które pan mi zadaje. Za małe problemy. No to może z dużym problemem Koliber, proszę. Te problemy trzeba jakby tak bardziej uabstrakcyjnić i postawić na wyższym poziomie. I zwłaszcza państwa, młodych ludzi o to proszę. O odwagę myślenia. Bo to oczywiście no, ważna jest ten podział. Tu nie jest tak w Polsce, nie jest pod tym względem, nie jest do końca dobrze, ale nie jest źle też tak do końca. To bo to zależy w dużym stopniu od charakteru i narodu, tak, i od charakteru tych sprawujących władzę, od ich jakby no, ambicji, różnych rzeczy, to zależy. To, polityka to jest bardzo taka materia złożona jednak. Ja jestem prosty chłopak, tutaj proste pytania zadaję. Jasne.